Zakwasty bywają piękne, miewają urokliwe, kolorowe kwiaty. Jeśli uważamy je za coś, co lepiej wyrwać, to dlatego, że nie pozwalają na wzrost uprawianych przez nas roślin. I podobnie jest z chwastami, jakie mogą rozrastać się na glebie naszych serc. Mieć większy dom, lepszy samochód, wypasionego smartfona, wyjechać na luksusowe wczasy, osiągnąć lepsze od innych wyniki, albo i więcej od nich znaczyć, to właściwie nic złego. Tyle, że zajmuje to w naszych sercach miejsce. Bywa tak, że z początku niewiele, dla ozdoby. Przecież mamy prawo, by życie było piękne. Potem, jak to pleniące się chwasty, coraz więcej ich i więcej. Aż dlatego, co powinno wyrosnąć z ziaren Bożego Słowa, nie ma już dość światła i miejsca. Tak szczerze, co na poletku mojego serca najlepiej rośnie?